Słowo Boże na każdy dzień. Wielu ludzi wierzy, że zrozumienie Biblii i umiejętność jej interpretowania jest tym samym, co odnalezienie prawdziwej drogi. Ale czy jest to naprawdę takie proste? Nikt nie zna rzeczywistości Biblii. Tego, że nie jest ona niczym więcej jak tylko historycznym zapisem dzieła Boga. Świadectwem dwóch poprzednich etapów Bożego dzieła i że nie umożliwia zrozumienia Jego celów. Każdy, kto czytał Biblię, wie, że dokumentuje ona dwa etapy urzeczywistnienia się Bożego dzieła – w wieku prawa i w wieku łaski. Stary Testament jest kroniką dziejów Izraela oraz dzieła dokonanego przez Jahwe, począwszy od momentu stworzenia świata aż po kres wieku prawa. Nowy Testament jest zaś zapisem dzieła dokonanego przez Jezusa na ziemi, o czym mowa w czterech Ewangeliach, jak również działalności Pawła. Czyż nie są to świadectwa historyczne? Przywoływanie dzisiaj wydarzeń z przeszłości czyni z nich historię i niezależnie od tego, do jakiego stopnia mogą być prawdziwe czy rzeczywiste, nadal są historią. Historia zaś nie może odnosić się do teraźniejszości, gdyż Bóg nie ogląda się na historię. Jeśli więc ograniczasz się do rozumienia Biblii, nie pojmując nic z dzieła, którego Bóg zamierza dokonać dzisiaj, jeśli wierzysz w Boga, lecz nie starasz się o działanie Ducha Świętego, to nie rozumiesz, co to znaczy szukać Boga. Jeśli czytasz Biblię, by studiować historię Izraela i badać dzieje Bożego stworzenia nieba i ziemi, to nie wierzysz w Boga. Dziś jednak, ponieważ wierzysz w Boga i poszukujesz życia, skoro dążysz do poznania Boga, nie zaś do poznania martwych liter i doktryn, ani do zrozumienia historii, musisz starać się poznać wolę Bożą tu i teraz. Musisz też szukać kierownictwa płynącego z działania Ducha Świętego. Gdybyś był archeologiem, mógłbyś czytać Biblię, ale nim nie jesteś. Jesteś jednym z tych, którzy wierzą w Boga i najlepiej postąpisz, starając się dowiedzieć, jaka jest dzisiaj Jego wola. Czytając Biblię, możesz co najwyżej zrozumieć co nieco z dziejów Izraela. Dowiesz się czegoś o życiu Abrahama, Dawida i Mojżesza. Dowiesz się o tym, jak czcili oni Jahwe i jak Jahwe płomieniami ukarał tych, którzy mu się sprzeciwiali, a także odkryjesz, jak przemawiał on do ludzi owych czasów. Tak więc poznasz jedynie dzieło dokonane przez Boga w przeszłości. Zapisy w Biblii odnoszą się tylko do tego, jak dawny lud Izraela czcił Boga i żył pod przewodnictwem Jahwe. Ponieważ Izraelici byli wybranym ludem Boga, w Starym Testamencie możesz przeczytać o lojalności, jaką cały lud Izraela okazywał Jahwe, oraz o tym, że wszyscy ci, którzy byli Jahwe posłuszni, mogli liczyć na Jego opiekę i błogosławieństwo. Ponadto możesz się dowiedzieć, że kiedy Bóg spełniał swe dzieło w Izraelu, przepełniały go miłosierdzie i miłość, choć miał też na podorędziu niszczycielskie płomienie. A wreszcie, że wszyscy Izraelici, od najnędzniejszych po najpotężniejszych, czcili Jahwe. Tak więc cały kraj miał Boże błogosławieństwo. Oto historia Izraela zapisana w Starym Testamencie.